Wyrok Gminy Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd rejonowy w Grudziądzu w dniu dzisiejszym w składzie tu obecnym orzeka. Oskarżonego Marcina uznaje za winnego popełnienia czynu zalecanych w punktach od 1 do 3 do oskarżenia. Z tym ustaleniem zastanowią one ciąg przestępstw z artykułu 212 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego i za to na podstawie artykułu 212 paragraf 2 w związku z artykułem 91 paragraf 1 kodeksu karnego wymierza mu karę 3 miesięcy pozbawienia wolności. Na podstawie artykułu 69 paragraf 1 i 2 i 70 paragraf 1 kodeksu karnego wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 2 lat próby. Na podstawie artykułu 71 paragraf 1 kodeksu karnego wymierza oskarżonemu Marcinowi 50 stawek dziennych grzywny przyjmując jedną stawkę za równoważną kwocie 100 zł. Na podstawie artykułu 72 paragraf 1 punkt 2 kodeksu karnego zobowiązuje oskarżonego Marcina do przeproszenia skarżycielki posiłkowej Barbary Bączkowskiej poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Toruniu przeprosin o treści. Ja przepraszam panią Barbarę Bączkowską, że w 2015 roku, używając w internecie pseudonimu MMPM, pomówiłem ją o chorobie psychicznej niepożądanej podczas trwającej kampanii wyborczej do Sejmu w związku z ogłoszoną jej kandydaturą. Podane przeze mnie informacje nie są zgodne z prawdą. W terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia. W punkcie kolejnym, na podstawie artykułu 212 paragraf 3 kodeksu karnego orzeka od oskarżonego Marcina do oskarżycielki posiłkowej Barbary Bączkowskiej na wiązkę w kwocie 30 tysięcy zł. W punkcie kolejnym, na podstawie artykułu 215 kodeksu karnego orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Toruniu. W punkcie kolejnym, na podstawie artykułu 41 paragraf 1 kodeksu karnego orzeka wobec oskarżonego Marcina zakaz zajmowania stanowiska prokuratora na okres lat 3. W punkcie ostatnim, przedostatnim zasądza oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 560 zł tytułem opłaty oraz obciąży go wydatkami poniesionymi w toku postępowania w wysokości 3170 zł 43 groszy. I w ostatnim punkcie zasądza Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adwokata Michała Masłowskiego kwotę 1512 zł plus VAT tytułem udzielonej oskarżycielce posiłkowej z Urzędu Pomocy Prawnej.